Nie jesteśmy w raju. No to źle wybrałaś. No źle wybrałam chyba. Nie mam humara, mam stówy na koncie. Dobra, ja się rozbieram, uwaga. Nie chciałam, żebyś poleciała na kasę. Zobaczysz, jak wrócimy do Polski, to taką dostaniesz pewnie. Możesz ogarnąć dupę. No ja jednak potrzebuję jakiegoś autorytetu kobiecego. Podróż po ślubną. Wylądowaliśmy na jakiejś innej wyspie w ogóle. No dobrze, staje się. Jest tak gorąco. Ale jaram się, to jest taki vibe'ik lecieć tym samolotem. No ja pierwszy raz takim samolotem lecę. Oni są w klapeczkach. Doleciliśmy finalnie do docelowego miejsca i zamieszkamy przez tydzień na wyspie. I have to tell you, you won't like it here, you'll love it here. Ja ogłuchłam, te nauszniki nic nie dają. Hello, good morning, hello. Welcome, welcome to Korpo. No ewidentnie jesteśmy w raju. Hello. Oh, oh. Thank you. Thank you. Welcome to Korakora. The flight was very crazy, our first time in the plane like this. Yeah. It's a good experience. Yeah, it's first. It's the safest one you will ever meet in your life. So is this your first time to Maldives? She's second and my time. First. I hope not last. Jesteśmy w resorcie Korakora. Dostaliśmy takie welcome drinki, już się połączyliśmy do Wi-Fi. Spoko, ale gorzkie. I z cynamonem, a ja nie lubię cynamonu, ale te wyjątkowo mi smakują. Tatuażek już sobie zrobiłem na pamiątkę, na parę dni. To wygląda wszystko jak na Instagramie. Ta woda, ten piasek, w ogóle te domki. Jaram się, naprawdę się jaram. Serio, mi się chce płakać. Wow. It's open from 9 to 9. Tutaj szef ma ten swój obrót. The medical center. Jak się czujesz, kochanie? No zajebiście, mysza. This is the main pool. Area open 7 in the morning until 6 in the evening, and this is our main restaurant, Taza. Oh, thank you so much. Key card above the locked door. Oh, kurde. Do you like the villa? Of course, I do. Oh, thank you. This way we have the bathroom right over here, and your luggage is brought here as well. Nice. Ej, generalnie jestem pod wrażeniem, jaką mamy willę. Nieźle ogarnęłam. Patrz, jak ogarnęłam, kurde. Ty, a patrz, tu są dwa drzwi, których on nie otworzył i mnie to ciekawi. Ja już otwierałam, tu jest walka bez kibel. Nawet japonki nam dali. Ja się przebieram w strój i skakuję w tym momencie do basenu, nie ma innego. Jak woda? Świeczka z Raciborza? No male diwo? O kurde, nie jest. Ale jak wejdziesz, to jest zajebista. Zrobiliśmy to, widzowie, jesteśmy, przeleciliśmy pół świata. Ale ja chciałam powiedzieć, że spełniłam swoje największe marzenie, czyli przelecieć z Pedrusiem na Malediwy, tak? Tak, i spać w domku na wodzie z basenem. Ja zamówiłem sobie tutaj kalmarki, monie marisotto z owocami morza. My chcemy zjeść i potem idziemy eksplorować. Chcemy przejść dookoła całą wyspę, zobaczyć jakie jest wielkości i poszukać jakichś ciekawych, fajnych miejsc. No witamy, witamy w raju! Witamy, pierwsza noc za nami, usnęliśmy przynajmniej jak ta lala. Tak, usnęliśmy w 5 sekund i usnęliśmy w ogóle o godzinie 21 gdzieś około. I teraz idziemy na śniadanko, a później na plażę. Proszę bardzo, przez okno taki widoczek. Prywatne zejście do Oceanu Indyjskiego. Jest mi tak szkoda, że nie ma Zuzi i Czara z nami, bo tutaj jest taka ogromna willa, gdzie idealnie byśmy się pomieścili. Jest jedna taka na samym końcu tego całego deptaku. Tak więc dotarliśmy na śniadanie, Monia już pieszy sobie, że tutaj owocki, bo jest... Nie banany, one są pyszne. Jest marakuja, chcesz też? No oczywiście, że chcę marakuję. Uj, dla fanów płatek też coś się znajdzie. O nie, czy to są świeżo wyciskane? Tak, watermelon juice, to jest najlepszy sok, jaki piłem. Czy ja dobrze widzę, że tu jest szampan na śniadanie? Przemyślę to, nie będę ukrywał. Ja generalnie jestem bardzo wybredny co do śniadań. Niestety, nie mam apetytu rano. My z Monią jesteśmy dwiema kompletnie różnymi osobami, bo ona zawsze wszystko na talerzu elegancko musi mieć. Ale teraz jest no wiem. To wkurza. Właśnie widzę to, ale ja zawsze mam tak, że ja muszę wszystko wziąć i pospróbować każdego po trochu. Z tym się pierwszy raz spotykam, że jest smoked tuna. No. Tego też nigdy nie widziałem, to jest jakiś rodzaj wędliny z wołowiny. I jesteśmy po śniadanku, teraz będziemy sobie trochę chillować, opalać się. Chcę wrócić jako czekoladka do Polski. Pedro idzie nurkować, zawsze tak stresuje.
stresuje, ale mu powiedziałam, że ma za daleko nie wychodzi. Właśnie namówiłem Monię, żeby zobaczyła przez maskę z rurką tutaj na ocean. Zawsze ją próbuję do tego namówić, ale ona zawsze się boi, nigdy nie umie oddychać przez tą rurkę i nie wiecie co, udało mi się. Jak płaczesz, kochanie, no co ty? To było piękne. Zobacz, jaka natura jest piękna, co? Cieszę się, że to zrobiłam. Bo ja się zawsze bałam. Kochanie, wiesz, jak ja się cieszę, w dobrym miejscu zaczęłaś to robić. Bo tutaj naprawdę jest co oglądać. To było piękne, naprawdę. Co jeszcze? Nie myślę sobie, że Mania pufa, tylko ona po prostu, wiecie, zakłada głowę to pod wodę, nie? Ale to i tak jest wyczyn. Jak małe dziecko. O, pupcia wystaje. Co? Była wielka ryba. To wszystko to mogłoby się wydawać, co, że są kamienie, a tak naprawdę to jest rafa koralowa. Tam jest ta wielka ryba, ja się z nią przywitałam. Ja się z nią gadam. Tak. Widzowie, my już po nurkowaniu. Monia zdążyła się ogarnąć, minęły 2 godziny. Tak wygląda, proszę bardzo. Jak milion dolarów, co? Bo ty mnie strasznie denerwujesz, bo on jak jest coś nie po jego myśli, albo jest coś nie tak, że zapomniałam teraz perfum, a domek mamy 2 minuty od tego napiechty, to on już, już się pruje i już wywołuje negatywną energię. No ale ja bym się nie pruł, gdybyś przed chwilą sama nie mówiła, że zaraz zejdzie słońce i trzeba się ze wszystkim śpieszyć. Dobra, ale jednak stwierdziłam, że jutro też jest dzień. Jest no ale tego mi już nie powiedziałaś. Jest tutaj dopiero teraz pierwszy pełny dzień, jest bez przesady, żeby tak się stresować jakimś gównem. Ja nienawidzę osób, które właśnie się tak stresują takimi rzeczami. No to źle wybrałaś. No źle wybrałam chyba. Idź. No nie, ja idź sobie sam. O, przepraszam. No. Ale sam wybaczam. Powiedziałeś. Wybaczam. Ja tylko potwierdziłam, że wyglądasz. Gamoniu ty. Jeszcze patrz. Słowo, naprawdę, jeszcze słowo. Nic mu nie pasuje do niczego, patrzcie, ma tak żółte klapki, widełko, może niż czapka. Ale przez to, że nic nie pasuje, to właśnie aż pasuje, rozumiesz? O to chodzi. Okay. Uwaga, w czasie doliczonym 116 minuta, czy trafi Mbappé? Trafił! Argentyna wygrała, moi drodzy, patrzcie. Ej, wywalili projektor! Gdzie ty mnie kurwa zabrałaś? Mówiłam ci, że Malediwy są najlepsze. Sushi, małże, owoce morza. Czy ty sobie robisz jaja? To jest przyjazne, ja jestem zakochana w Malediwach i chcę tu jeszcze wrócić na 100%. Do tego mecz na plaży, Francja, Argentyna? Czy jesteś naprawdę, ty jesteś poważna, gdzie ty mnie zabierasz? To nie to, że 1, 2, 3 rodzaje sushi do wyboru, tylko patrzcie, czy tu jakieś wariancje. Masz lobstera? Co ty gadasz? Pycham. Nie mam humara, mam 100 na koncie. No i gdzie ten karaluch? Niech żyje, niech ma o dzień życia. Ale jak go nie zabijesz, to on nam wejdzie do środka. Do środka nam wejdzie. Ty nie taki wejdzie. Cwaniaczek jesteś, a później p***a. Bo będziesz spała zaraz na dworze. Weź na busie ty. Jaki na busie, jak ja nic nie piłem. Bezalkoholowe. No to co jest podwójne? Podwójny jest sok z kokosa. Dobra, a czemu nie zabijeś karalucha, który zaraz... Bo mi spierdolił, nie będę jak głupi go szukał. Jutro przyjdzie, niech pożyje jeszcze dzień dłużej. Jutro go zjem jak kwaśny jabłko, rozumiesz? Jutro go zjem. Dobra, cicho, już mam w dupie tego karalucha. Kurwa, syn. Dobra, a możesz ogarnąć dupę? Nienawidzę go. Dobra, chodź, ty bo już przeżywasz za bardzo tego karaluchy. Gdzież ty co robisz? Bo patologię odstawiamy. Zrobię, ja was przepraszam, naprawdę bardzo serdecznie. O, drink jednak! My wstaliśmy dzisiaj na wschód słońca o 6 rano i na 6.30 lecimy na jogę, poranną jogę. W ogóle zobaczcie, jak jest pięknie. Mamy piękny wschód. Zobaczcie, wow. Ja to dzisiaj chyba nie wychodzę w ogóle na słońce, wiesz? No to są ostatnie promyki słońca, które na mnie padają. A moja mama mówiła, żebym się smarował i takie jest właśnie, jak się nie słuchacie swoich mam, tylko kobiet. Masz 22 lata, słuchaj się siebie, a nie. No ja jednak potrzebuję jakiegoś autorytetu kobiecego. A gdzie ty idziesz? Do wody. Sama? No. Nie boisz się? Nie. Czyś ty oszalała? Gdzie jest moja Moniczka? Dzisiaj jej nie ma na chwilę. Ojej. So
Słuchajcie, my właśnie na Freedom Tree przywiesiliśmy naszą tutaj flagę i nie powiem wam, co tutaj napisaliśmy, bo napisaliśmy taką wiadomość do was i tylko osoby, które tu przylecą do Korakora będą mogły ją zobaczyć. Jest ona w tym miejscu jak coś. Też dostaliśmy tutaj takie bransoletki. Uwaga, czy uda mi się wejść na szczyt tej palmy? O nie. Jestem! Nie, no ja to jednak jestem kozak. Widziałaś? Tak. Jak to jest mieć takiego faceta kozaka? Co to za uczucie? Ja ci zaraz pokażę. Ja ci zaraz pokażę, jak to jest. Już wieczór. Dzisiaj zrobiliśmy rezerwację tutaj do ostatniej restauracji, w której jeszcze nie byliśmy. Jest to japońska restauracja i zamówiliśmy sobie sushi. Pałeczki są mega fancy. Fancy pałeczki, nie jakieś drewniane. Ciężkie jakieś, nie wiem czy to metal, ale taki jakieś tworzywo sztuczne na pewno. Tutaj pierwsza część sushi nam przyszła, zaraz przyjdzie część Moni. Dzisiaj mieliśmy lekką sprzeczkę, dlatego też było mniej materiału i kontentu, ale już wszystko jest git, prawda kochanie? Wracamy z kolacji, ale Monia, tak jak codziennie ostatnio, nawaliła się znowu jednym drinkiem. Ja się delikatnie wstawiła. Kochanie, o czym ty mówisz? To idź prosto, pokaż jak idziesz. Wyglądasz jakbyś się urwała z jakiejś bali bankietowej. Zobaczysz jak wrócimy do Polski, to taką dostaniesz pewnie. Od paru osób. Kogo? Od mojej mamy. Czyli co? Ja jestem twoją matką i ja będę cię smarowała i będę cię uczyła, na to masz chłopie 22 lata. Ty sam powinieneś wiedzieć, bo wiecznie za tobą nie będzie, wiesz. Nikt chodził, mamusia, babcia czy ktokolwiek i ci będzie mówiła, weź to rób. Sam musisz wiedzieć, co masz robić, bo jesteś dorosłym chłopem. Będziesz miał 40 lat i też będziesz mówił, no bo ty mi nie powiedziałeś, że mam się posmarować. A co ja jestem? Ale widzisz, ja cię posmarowałem. Bo cię poprosiłam. No to od razu powinnaś, dobra, jak ja cię smaruję, no to ty mnie smaruję. No ale to nie ma czegoś takiego, że masz teraz pretensje, że ja ci nie posmarowałem, że ja ci nie powiedziałam, że masz się posmarować. Nie jestem twoją matką po pierwsze, nie jesteś dzieckiem, to po drugie, a po trzecie, dorosłe życie jest ciężkie, musisz się przyzwyczaić. Bo on się przyzwyczaił do tego, że każdy mu pod nos podkłada wszystko. O, ty już, wiesz, co, nie, ty proszę, już nie pij, ty już nie pij. Prawda w oczy kole, naprawdę. Kole. Cicho, bo tu zaraz sąsiadów pobudzisz. Ktoś tu jest w tym bloku. W bloku? No to nie jest zły blok mieszkalny, trzypiętrowy. Zimno. Pierwsza rzecz, która mnie wkurza taka na wyjazdach, on zawsze włącza klimę. Bo ja jestem gorący chłopak. A ja nienawidzę klimy, bo jest zimno. Proszę w tym momencie włączyć klimę. Nie, bo mam poparzenie trzeciego stopnia i muszę chłodzić moją skórę. A ty już nie pij, proszę cię bardzo. Przepraszam, naprawdę. Naprawdę ty już nie pij. A tu na starości? No i widzicie widzowie, tak ja to z nią żyję. Jak to być źle dla mnie. Ruch mi nie wyskoczył, bo naprawdę, naprawdę będzie nieciekawie. A wczoraj był karaluch. Wczoraj był, no ale Pedruś, mój tutaj bohater, go wyrzucił. Jak wy nagle mówiliście Pep. Co? Tak, Moni chodził, że ja jadłem karaluchy żywcem, jak wy na chleb mówiliście Pep. O to jej chodziło. O to mi chodziło dokładnie. Dobra, ja się rozbieram, uwaga, 3, 4. Dziewczynko! Dobra, koniec tego vloga. Muszę się zająć robotą. No weź się ubierz, bo chcę vloga nagrać, kochanie. Nie rób! Mam brzydkie majtki. Takie babcine. To są do spania majtki. A ja widzowie, witam was w kolejnym wspaniałym dniu w tym rajskim raju. Ja już chcę zostać, ja wszystkim mówię tutaj, że jak coś to ja mam doświadczenie w gastronomii, mogę tu pracować z nimi. Wczoraj rozmawiałem z babeczką, co tu pracuje, to ona mówi, że oni nie mają tu dni wolnych, oni pracują codziennie. My teraz idziemy na śniadanie, Monia już wytrzeźwiała po wczoraj. Byliśmy sobie wieczorem fajnie oglądać gwiazdy, naprawdę tutaj jest tyle gwiazd, tak widać te gwiazdy. Ja byłem w szoku, nigdy nie widziałem tyle gwiazd. Ale nadal nie widzieliśmy tych świetnych. Alg. Co? Gówno. 10-3 dla mnie już. Czemu taka jesteś? Popisujesz się przed kamerą? Nie zawsze tak robimy. Nie. Tak? Pierwsze słyszę. Przecież się tak do mnie odnosisz. Nie popisuj się. Przestań! Po prostu już mnie denerwuje wszystko. Czemu cię denerwuje? Dopiero wstałaś. Co cię zdenerwowało? Wszystko. Czyli co? Taki mój outfit. Okropny. Jeśli mam być szczery. Czemu? No taki wieśniacki jakiś. Porwane spodnie. Ty się w ogóle nie znasz i właśnie w tym rzecz. Ty się nie odzywa, jak się nie znasz. No wiesz, przynajmniej opalona jesteś. A ty jesteś czerwony. Brzydko. Powiedz mi jeszcze raz prosto w twarz. No to powiedz, że brzydko wyglądam. Wyglądasz wieśniacko, nie obrażając wieśniaków. A ty wyglądasz czerwonka i jesteś brzydko opalony. Przez ciebie, bo nie dbasz o mnie. Co się lampisz?
Mi też jest przykro, uwierz mi. Ale to... Ja może nie wyglądam, ale też mam uczucia. Ale gówno, mówimy sobie zawsze i gramy w tą grę, kto ma więcej razy. A że brzydko wyglądam, to nie jest fajne. Nie powiedziałem, że brzydko, tylko wieśniacko. Dobra, koniec tematu, bo zaraz to pójdzie za daleko, dziewczynko, idziemy jeść. Jak można w spodenkach i w topie, w dwóch rzeczach, które mam ubrane, wyglądać źle, stary, ty w ogóle. No widzisz, jakby nie ogarnia. No widzisz, jednak można. No to jest znak, że ty się kompletnie nie znasz i ty się ciesz, że ty jesteś ze mną, że w końcu jakoś się ubierasz. Bo jak cię poznałam, to tragedia. Bo to był test właśnie, wiesz, chciałem zobaczyć. No i ja się w tobie zakochałam, no właśnie, to, że wyglądałeś źle. No właśnie, i to był test, dlatego teraz mogłem się ubierać zajebiście. Bo nie chciałam, żebyś poleciała na kasę. Weź, co ty gadasz? Nie no, fajny ten ficik, fajny. Tylko idź tam trochę, kochanie, idź tam właśnie, o, tak od przodu, no. Tak, żebym trochę dalej szedł za tobą. Dobra, jak już jesteśmy tutaj, to od razu wam pokażę. Tu jest taki spa, bardzo przyjemniacki. Jeszcze tu nie byliśmy w sumie. To jednak wszystko, co mówiłem na temat stroju Moni na dziś, to odwołuję to. Ze względu na to, że jak stałem, tam sobie nabierałem jedzenie, tutaj, które mam. I tak kątem oka widzę, jakaś laseczka obok mnie stoi, też sobie nabiera jedzenie. Wiecie, tak sobie myślę, no spoko, laseczka, nie? Potem się odwracam, a to Monia. Więc to znaczy, że ten strój jednak działa. Ja mam powiedzieć. Ach, te kobiety, one wiedzą wszystko. Pedro, co ty robisz? On tutaj dał kraby i mu zaczęły wychodzić, więc zrobił wielgachną dziurę i chce, żeby one się biły i robi bitwę krabów. Weź mi, poszukuj tam krabów. No weź, chyba jesteś nienormalny. Mega słodkie to jest, że tutaj są śnieżynki, bo nie ma tutaj śniegu, a jest, wiecie, święta są. Zrobiłem, jak to zobaczyłem. Dawaj, Pedruś, dawaj, bo już kropi, zobacz jaka chmura. Chcesz się położyć jeszcze? Dawaj, już leżę. Zamówiliśmy sobie jedyneczki, bezalkoholowe pina colada. Kto oglądał filmy teamowskie z Malediv, wie, że zawsze zamawiałam pineapple drink frozen i cały czas tak gadałam tam na Malediwach i oni już później się przyzwyczaili. Ja tylko podchodziłam, o, nie frozen, nie kolada, ja jest, jest i zawsze mi robili to samo. Dobra, słuchajcie, przygotowałem niespodziankę dla Moni, Monia nic nie wie. Pół godziny przed, nawet nie całe pół godziny przed mi powiedziała, żebym się ogarnęła. Ja się nie chciałam malować, on pomaluj się i się ogarniałam dosłownie na szybko i jestem taka półpomalowana. Ale ty tak jesteś zawsze taka ciekawska, ja nie wiem, ty masz takiego nosa. Zawsze siedzę sobie na telefonie, to Monia ma w dupie, co robię. Akurat piszę z kimś. Jak coś robisz? O tym. Jakby ja to czuję, mówię ci, ja mam bardzo dobrą intuicję. I ja od razu wiem, co się dzieje. No i ja sobie piszę, a co robisz? To co tam robisz? Pokaż. Mówię, nie, no, nie wkurzaj mnie. I wtedy, kiedy mówiłam, co robisz, pokaż, ty serio to robiłeś? Tak. Co ty gadasz? Ja mówię, gówno tam robię, z ziomalem piszę. A nie widzisz to? No, tak spodziewałam. This is for us? Yes. Thank you very much. I co myślisz? Fajnie, tak myślałam. A mogę ci coś powiedzieć? Wiesz, jak to ciężko było ogarnąć? A czemu? Bo żeby siedzieć w tym sercu tutaj pod tą palmą, kochanie, to trzeba mieć certyfikat małżeński. Co ty gadasz? Do miesiąca czasu. Serio? Że tylko nowożeńcy tu mogą siedzieć. Dlaczego tak? No bo takie mają zasady. Ja to próbowałam ogarnąć na każdy sposób, aż musiałem się kontaktować z menadżerem, bo mi nikt nie chciał pomóc. Naprawdę? Tak, dlatego on się pytał, czy wszystko załatwione na plaży wcześniej. Podróż poślubną. Może. Nie wiem, zobaczymy, co się będzie działo na tej kolacji. Przestań tak mówi. Co? Nie mów tak, bo zacznę sobie myśleć. Dobra, widzowie, zostańcie do później, do końca. Patrz, jak są świąteczne ozdoby, Mikołaje, światełka, prezenty. Widzowie, także nasz ostatni dzień, pełny dzień tutaj na Malediwach się rozpoczął i niestety trwa. Chodź, Monia, pokaż. Jak ci się podobał wyjazd? Lubię ją mówić jakiem. Dobra, już idziemy. No, puśćcie. No, moi drodzy, Pedro niestety musiał opuścić to pomieszczenie. I kochani, teraz niestety kończę. Moja wychodzi na palmę, żeby zrobić zdjęcie. Czy to się uda? Asykuruj! No nie, ty mnie nie asykurowałaś, dawaj. Tu jest git? A jak ty chcesz się położyć? Bez stanika tak na dole. Dobra, jestem tu. No dawaj. Słuchajcie, ostatnia kąpiel w tym basenie. Już nas wypraszają od 2 godzin, już nas tu powinno nie być, ale nie odbieramy telefonów i nie otwieramy drzwi. A ciebie spadły. Ale ostatnia długość? Dawaj. Wysikam się do oceanu, żeby zostawić coś po sobie. Kora, kora, dziękujemy za pobyt. Tak, dziękujemy. Zobaczcie, jaki mi brzuch tu urósł. W ogóle będziemy 6 godzin czekać na nasz lot. Ja zawsze jestem 1,5 godziny przed lotem, a będę to 6 godzin. Zjedziemy sobie może wyspę Male. Ostatnie wyjście z domku, ostatnia przechadzka. Zobaczcie,
chcesz tam bierzeć ślub? Kochanie, ja nie mówię ci, ale przygotowałem to dla ciebie. Ale bym chciała w takim miejscu. Nagle zaczęliśmy lądować i nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Lądowaliśmy na jakiejś innej wyspie w ogóle. Może po kogoś zajechaliśmy, tak wnioskowaliśmy, ale to jest dziwne. No wiem, ale on mi powiedział, że my bezpośrednio będziemy lecieć na Malę. Może chcą nas tu sprzedać na narządy. No i dolecieliśmy na lotnisko w Malę. Kupiliśmy sobie wycieczkę na Malę. Stwierdziliśmy, że jak mamy 6 godzin czekania na samolot, to zobaczymy sobie wyspę Malę. Oh my god, zobaczcie ile płaszczek! Tak wyglądają markety. Wszyscy tutaj jeżdżą na sufit. I like this. Jest taki vibe. Przeszliśmy sobie do takiej knajpki. Jest tu taki vibe, ich zobaczcie. Ja się jaram. Jakby w nowym kraju. Tak, i się czuję, jakbyśmy gdzieś indziej znowu polecieli. To jest 40 minut leciliśmy samolocikiem i nagle jesteśmy w nowym miejscu. No. Najlepsze burgery na Male. Big Man. To jest Times Square na Malediwach. To wszystko jest zrobione z koralowca. Zobaczcie, jak to jest wszystko pięknie wykonane. Jest jakaś lista top 10 budynków i to zajmuje... Nie wiem, które miejsce, ale jest jakby w top 10. Jesteśmy z naszym kolegą, który nam opowiada, bo tu mieszka od dziecka, ma 27 lat i opowiada, jak się żyje tu na Malediwach. I generalnie minimalna krajowa tu jest $535, gdzie apartament dwupokojowy kosztuje tutaj $1000. Więc nie jest łatwo. Trzeba mieć kolegów i sobie pomagać. Tak mi mówi, że trzeba sobie umieć radzić. Fajnie poznać inną kulturę i fajnie poznać realia życia na innych. I on mówi, że on jest na innym kontynencie, w innych krajach. Nie ma tu miejsca na to, na jakieś hodowle, więc wszystko importują. Ale Malediwijczycy są bardzo dobrymi architektami i sami budują łódki, po czym wypływają do innych krajów i importują jedzenie. Bardzo fajnie mi się podróżuje, bo ja bardzo lubię poznawać inne kultury i bardzo lubię się dowiadywać różnych rzeczy, jak ludzie mieszkają w innych krajach. Dobra, kochani, nasza przygoda dobiega końca. Widzimy się w kolejnym vlogu, w kolejnym państwie. Łapka w górę! Ja, że ci nam miło do lodu.